Poczekamy. Dobry wieczór Państwu. Witam z pewną nieśmiałością na moim nowym kanale, to jest naszym nowym kanale, bo to SWT TV rozdzieliliśmy tutaj na KHT ze względu na restrukturyzację, o której już pisałem. Mam nadzieję, że restrukturyzacja oczywiście obejmuje i Donalda, i Magdę, redaktora Donalda i Magdę w tej kolejności. Chcemy to zrobić na tym kanale, ponieważ tam nie jesteśmy w stanie pieniędzy odzyskać. Mam nadzieję, że słychać. Słychać mnie w ogóle, widać dobrze, słychać mnie, proszę o jakiś feedback. Właśnie, witamy. Proszę Państwa, on jest świeżutko po chorobie, już mu idzie na życie. Na razie zaczął jeść, ale zjada psie jedzenie. Nie chce jeść swojego kociego. Jest strasznie zły, czeka go zresztą w tej chwili jeszcze strzyżenie z anestezjologiem, bo to jest niestety taki kot, że się nie da go. Także o, co Ty powiesz na to? Będziesz wrzeszczał? Będziesz wrzeszczał? No dobra, idź już sobie do Pani, idź. Masz już, leć, 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 leć. Leć, leć. No, uciekł od razu. Dobrze. Proszę Państwa, dzisiejsza KHT będzie troszeczkę inna. Może dlatego, że jakby to Państwu powiedzieć, może się Państwu wydać trochę za bardzo poetycka, ale dobrze. Zaczniemy. Proszę Państwa, był już taki egzamin z historii, kiedy naraz wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że był to egzamin, nie ma pewności, że wszyscy oblali, jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz. To są początek pewnej piosenki, o której jeszcze Państwu powiem. Na razie później na końcu z tych, ponieważ prosicie mnie Państwo czasami, żebym powiedział coś do tego, do słuchania na wieczór, więc powiem Państwu, skąd to było. Właśnie. Szli krzycząc Polska, Polska, wtem jednego razu, chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu. Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna, szli dalej krzycząc, Boże, Ojczyzna, Ojczyzna. Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, spojrzał na te krzyczące i zapytał, jaka? To był Słowacki. I jeszcze jeden. Patrz, Kościuszko, na nas z nieba raz Polak skandował i popatrzył nań Kościuszko i się zwymiotował. Tak to jest, proszę Państwa. I tak to jest, proszę Państwa. Tytuł tego wynika, jeśli ktoś się boi, że nasz kraj straci suwerenność, dlaczego nie chce go bronić. Jest jeszcze jeden fragment Słowackiego. Bo jestem z kraju smutnego i lotów. Nie, proszę Państwa. Może ktoś jest. Może nasz rząd, może posłowie, może partie polityczne są z kraju smutnego i lotów. Ja jestem z dumnego kraju bohaterów, którzy jako pierwsi przeciwstawili się dwóm nawałom totalitarnym, nawałom komunistycznym, bo nazistowska to też była komunistyczna, czy chcecie, czy nie chcecie, i stalinowska, i nazistowska. Tak, jestem z dumnego kraju bohaterów, z dumnego kraju ciężko pracujących, bardzo mądrych ludzi. A to, że niestety mamy to nieszczęście, że nie umiemy głosować, to już nie jest moja wina, proszę Państwa. Tak, tu bardziej by Norwid pasował, panie Damianie Żurawski, tylko ja nie jestem sztandarem dziurawionym przez kulę na wietrze. Ja jestem sztandarem, chorągwią, dumną, biało-czerwoną chorągwią z biało-czerwonym orłem. To jest bandera, z białym czerwonym orłem na piersiach. Ja jestem dumnym po prostu. Ja jestem dumnym, proszę Państwa. Dlatego, że nie pozwolę się doprowadzić do bycia smutnym i lotą. To ta helotą i lota, oczywiście Słowacki to trochę inaczej napisany, to jest, chodzi o helota, chodzi o niewolników w tym momencie. Ciągle mówię o dekomunizacji mentalnej. I ja cały czas czekam na dekomunizację mentalną, proszę Państwa. Oczywiście mówię o tej ustawie, którą przyjęto w Ameryce. Proszę Państwa, ja wczoraj napisałem coś na Facebooku i oczywiście zostałem przez kogoś tam zniszczony i tak dalej. Ludzie się śmieją na temat, że nie ma suwerenności i tak dalej. Nie ma, bo my na to nie pozwalamy. Po prostu. Zielony ludzik, helotami jesteśmy obecnie, bo chcemy, to nie bądźmy.
To na miłość boską, dlaczego wszyscy nie możemy pomyśleć w ten sposób? Jestem dumnym Polakiem z dumnego kraju, z kraju bohaterów, kraju, który jako jedyny przeciwstawił się w całej cholernej Europie, przeciwstawił się nawale dwóch potężnych totalitaryzmów. Prawda? Dlaczego? Nie na darmo zacytowałem na początek fragment piosenki Pewno, to jest chyba, Pewność się nazywa, Certainty, tak, to chyba się nazywa, jest Pewność właśnie, Pewność. Zaraz powiem, powiem później, skąd ona jest i co to jest, może ktoś już zresztą wie, co to jest. Nie, to nie jest pieciochówców. Zielony niby jak głosowaniem? No właśnie, proszę Państwa, to jest inna sprawa, inna rzecz. Proszę zobaczyć, co się dzieje na scenie politycznej. Jest ta ustawa, to więc teraz powiem Państwu rzecz, którą dzisiaj dostałem informację. Też bardzo ciekawo. Otóż tak się dziwnie składa, że jesteśmy jedynym krajem z krajów Europy Środkowej, bo i Czesi to mają i Węgrzy, który nie ma nawet swojego biura lobbyingowego w Waszyngtonie. To jest około $1 milion, $2 milionów rocznie na takie biuro i 5 osób tam pracujących. Czechów stać, nas nie stać. Wczoraj jak była ta ustawa głosowana, nikt nie powiedział. Może zresztą i dobrze, bo by mówił głupoty. Prasa prawicowa, media prawicowe obecnie, czyli media publiczne, media te niepubliczne też raczej nic nie mówią. Wszyscy przechodzą do porządku dziennego. Może i dobrze, bo nikt nie chce powiedzieć wprost. Proszę Państwa, po pierwsze ta ustawa, to ona tam coś nakazuje Amerykanom, ale to jest amerykańska ustawa, a my nie jesteśmy 51. stanem Stanów Zjednoczonych. Ja naprawdę cenię Amerykanów i powtórzę to jeszcze raz. Oni mogą uchwalić sobie, co chcą. My też możemy uchwalić sobie, co chcą. Jeśli nasz rząd zadecyduje, że w Polsce obowiązuje prawo amerykańskie, to ja się ucieszę. Wiecie, dlaczego się ucieszę? Dlatego, że po pierwsze będę miał prawo do noszenia broni, to raz. A po drugie dlatego, że będzie konstytucja, która jest strawna dla obywatela. Nie będzie takiej biurokracji. A po trzecie, dlatego, że wszystkie partie polityczne i politycy zginą. Zginą szybciutko, bo według prawa amerykańskiego, zresztą partie są inne w Stanach Zjednoczonych i inaczej to wygląda. Prawda? Prawda? No więc właśnie. O to chodzi. Taka dekomunizacja mentalna, bo my jesteśmy narodem ilotów. No nie, znaczy ja nie jestem. Ja się do tego nie zamierzam i większość z Państwa też nie powinno się tak dać traktować. To, że nasza władza, czy prawa, czy lewa, czy jakakolwiek, jest tym, czym... I tu muszę powiedzieć, że jednak chyba miał rację minister Sienkiewicz i minister Sikorski. Tak, to jest jednak teoretyczne państwo, jest to zmurzynienie po prostu. Tak jak on to powiedział wtedy na tych taśmach, na którego wszyscy potępiamy. Tylko, że oni wtedy rządzili i sami mogli inaczej postępować. To, że polski rząd nie ma żadnej asertywności i gada głupoty coraz bardziej i że dzisiaj jak posłuchałem coś tam premiera na temat tego raju dla przedsiębiorców i tak dalej, to mi się śmiać po prostu z tego wszystkiego chce i ciągle słyszę o tej solidarności międzypokoleniowej, solidarności społecznej, wszyscy, prawda, to wszystko, bogatsi muszą płacić i tak dalej, tak wszystko, zamiast dać ludziom wędkę, to kto będą strzyc bogatych, to jest po prostu dla mnie gomułkowszczyzna w najlepszym wydaniu, w narodowych zupełnie barwach po prostu. To są takie barwy, ale to nic innego. Natomiast jeżeli chodzi o tą ustawę, wiem, że Amerykanie mają możliwości nacisku, tylko my też. Czy Państwo myślą, że oni nie po to ładowali tu wojska, żeby je wycofać? Wycofają swoje wojska? Co przede wszystkim ta ustawa już zrobiła? To powiem Państwu, co zrobiła ta ustawa, bo zmierzam do drugiego tematu, równie ciekawego, związanego z tym wszystkim. Otóż ta ustawa, proszę Państwa, spowodowała tak. Po pierwsze, nagły wzrost antysemityzmu, to jest raz, co jest bzdurne i niesłuszne zupełnie, i zaraz powiem dlaczego, ale także nagły wzrost, natychmiastowy wzrost głosów, i to naprawdę głosów również na prawicy. Mówiłem z Amerykanami, im nie można wierzyć, trzeba się z Ruskimi dogadać, ruskie nas, prawda, tu Rosjanie są bliżej, oni nas rozumieją, mamy więcej wspólnego z nimi niż z Rosjanami. Kto za tym stoi? Salus i fecit qui prodest, proszę Państwa. I teraz zastanówmy się nad tym całym lobbyingiem, o którym mówiliśmy. Otóż w 1999 roku miałem okazję pracować razem, zrobić coś razem z Shin Betem w Izraelu, w Tel Awiwie.
I tam przy piwie pogadaliśmy sobie na temat akcji Most. I ja stamtąd słyszałem, potwierdziłem to później w rozmowach z niektórymi z FBI. Był ogromny problem dla nich, bo nagle się okazało, że tych Żydów w Rosji jest o wiele więcej niż oni obliczali. Okazuje się również, że mniej więcej Rosjanie uplasowali tam całą masę ludzi, którzy chcieli po prostu stamtąd wyjechać. Nie tylko tam, ale również do Ameryki, ponieważ w Stanach Zjednoczonych ci mieli również wolne przejście. Jack, proszę mnie nie drapać tu z tyłu. Jack mnie z tyłu poddrapuje. No już, ty. Pszt, 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 pszt. Nie macie. Dobra, Jack mnie z tyłu poddrapuje, jest wściekły. Więc, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że wystarczyło zapłacić, według informacji źródłowych, które również i oni mają, $10,000 w Rosji, żeby dostać papiery, że się jest Żydem. Po prostu. I na tej podstawie oni tam wyjeżdżali. To jest akcja Most. Most, proszę Państwa. Mniej więcej druga część, drugie oblicze akcji Most. Oni wtedy, w 1999 roku, byli przerażeni, bo nagle okazało się, że Rosjanie zaczęli przejmować politykę. A co było w Rosji? Te wszystkie lobbingujące stowarzyszenia to nie są stowarzyszenia tradycyjne żydowskie, to są stowarzyszenia na ogół emigrantów właśnie z Rosji, którzy są nastawieni totalnie antypolsko. My nie potrafiliśmy się temu przeciwstawić, stulimy uszy po sobie, ponieważ nasz rząd zawsze jest na kolanach. To nasz rząd jest ze smutnego kraju i lotów, bo ja nie. Mnie mogą zabrać wszystko, zostawić te 926 zł, a nawet i niech sobie to zabiorą. Ukarali mnie za pracę za zdradę Związku Radzieckiego i pracę przeciwko Rosji, za zdradę PZPR i pracę przeciwko Rosji. Ukarali mnie za to. Mam ich gdzieś. Po prostu mam ich gdzieś. Bo ja jestem dumnym Polakiem. Ja jestem dumnym Polakiem i nigdy nie byłem ilotą. I zawsze w swoich wszystkich operacjach zagranicznych, które robiłem z Amerykanami, z Brytyjczykami, z Izraelem, z Francuzami, zawsze dochodziliśmy do porozumienia, czy z Niemcami, i zawsze oni zaczęli mnie szanowali, bo ja nie pozwoliłem się traktować, że my wiemy lepiej, prawda? Ja im powiedziałem, mówiłem im wielokrotnie, że spieraliśmy, kłóciliśmy. Ja mówiłem, nie, to się obraził, znajdźcie sobie innego, który będzie narzucać, mam to gdzieś. No i już. I przeszli do tego. I teraz Amerykanie co mają, co zrobią? Jest ta ustawa, co, no jaki to będzie nacisk? Wycofają się. No jak się wycofają i zostawią nas, to komu nas zostawią? Rosjanom? O nie, proszę Państwa, co powie wtedy świat? Pomyślcie. Amerykanom nie można wierzyć. To nie jest tak, proszę Państwa, że wszystko jest jednostronne. To jest kwestia nasza. Skoro Turcy potrafili być w swoim czasie, mieć tą asertywność, to my nie potrafimy mieć asertywności? No pewnie, że nie, bo jak ja słyszę te idiotyzmy wypowiadane przez posłów, senatorów i przez polityków, przez ministrów szczególnie, to mnie szlak trafia ze śmiechu po prostu, często na to patrząc. Tu nawet nie chodzi o walnięcie pięścią w stół. Niech oni sobie, niech Amerykanie mogą sobie uchwalać, to jest ich kraj. Ja ich bardzo cenię, ja bardzo lubię Stany Zjednoczone, naprawdę. Ja jestem ich wielkim przyjacielem i cieszę się, że to są nasi sojusznicy. Ale rozmawiałem z nimi, wielokrotnie mówiliśmy na ten temat i dochodziliśmy do wniosku, no dobrze, stary, ja rozumiem, jesteś patriotą swojego kraju, ja jestem patriotą swojego kraju, mamy wspólne rzeczy, dogadujemy się. Tak to się robi, proszę Państwa. Pragmatyka, pragmatyka. Pragmatyka. Poza tym tyle pieniędzy jest tu, jest tutaj w to włożone, proszę Państwa. Tyle pieniędzy jest w to włożone, że sami oni włożyli, że wycofanie się z tego to jest naprawdę duża strata dla nich, o wiele większa niż dla nas, wbrew pozorom. Bo po pierwsze, te jednostki są tylko częścią siły politycznej, one nas nie obronią, ale stanowią pewien przyczółek, jest w tle zupełnie co innego, proszę Państwa, na co Amerykanom bardziej zależy na naszym terytorium i na byciu z nami w naszym terytorium w inny sposób, niż widoczna siła wojskowa, ale o tym nie będę mówił, bo to jest ściśle tajna. Z tym miałem wszystkim do czynienia, proszę Państwa. I Rosjanie wiedzą. I Rosjanie wiedzą. Zielony ludzik. Nie jest naszym sojusznikiem, to my jesteśmy. Bo oj, to co pan mówi, to jest właśnie takie traktowanie. Nie. Amerykanom trzeba mówić, że sojusznik to jest, działa w dwie strony. Nie, to nie. Do widzenia w tym momencie. Ale proszę Państwa, ale myślimy. Jedni chodzą do Brukseli na skargę i ja to skrytykowałem. Drudzy piszą listy do prezydenta Trumpa, prezydenta obcego kraju, i też to skrytykowałem i będę krytykował, bo to jest śmieszne dosłownie. To co my damy się pod opiekę, to może jeszcze zrobimy sobie hołd amerykański, czyli nasi uklękną, prawda? Uklękną nasi
jak to się ładnie mówi, jak to się nam mówi, prawda, przed tymi będzie jak na tym obrazie Matejki, prawda, tylko tam będzie kto? Prezydent Stanów Zjednoczonych. Chore to jest. Po prostu to jest chore, proszę Państwa. I jeśli ktoś się boi, że nasz kraj straci suwerenność, to dlaczego nie chce go bronić? No dlaczego nie chce go bronić? Dlaczego wszyscy w ten sposób mówimy? Wczoraj ja byłem przerażony tymi, nie dlatego, bo ja nie oceniałem tej ustawy, bo mnie ta ustawa, powiem szczerze, gie obchodzi. Zupełnie to nie jest ustawa, która obowiązuje mnie tu w Polsce i obowiązuje nas Polaków. Niech sobie Amerykanie wymuszają, co chcą. Ich sprawa. Nasz rząd po prostu, nasz rząd powinien być asertywny. Co zrobił minister Czaputowicz? Gdzie był? Jaki jest lobbying? To, co dzisiaj powiedziałem, co się dowiedziałem o tym biurze w Waszyngtonie. Od 17 lat są ludzie, którzy starają się namówić MSZ do tego. Nie, ale są pieniądze na pierdoły po prostu, typu jachty, prawda? Że na przytuliska czy na agencje PR-owe kolesi, krewnych i znajomych królika, prawda? Są nasi wspaniali dziennikarze, którym amerykański wydawca napisze, zapłaci 10 razy więcej, to nagle się okaże, że z niego taki prawicowiec jak ze mnie Chińczyk, bo ten prawicowiec napisze to, co oni chcą po prostu. Dla pieniędzy. Chodź, Kita, pokażesz się na nowym kanale jeszcze. O, Kita przyszła? Też? Chodź. O, jest, cześć. No proszę bardzo. No widzicie Państwa? No, widzicie, jest już Kita. Dobrze, że jest Kita, może coś miałki. Więc... ja zupełnie nie rozumiem, o co tu chodzi. Wzrost antysemityzmu, proszę Państwa, ale tutaj właśnie panie Damianie Żurawski, pan się myli głęboko, dlatego że akurat wiem, że w Izraelu ta ustawa ma o wiele więcej przeciwników, ponieważ oni kalkulują i oni myślą, oni wiedzą, że ona się odwrotnie po prostu pojawia, że ona jest odwrotnie działa i zadziała odwrotnie. Że ona stworzy po prostu właśnie ten poziom, czego się oni sami boją. To nie jest tak. Jak można mówić, my, Polin, nie, ja nigdy tak nie powiem. Polska, jeszcze raz Polska. Jeszcze raz powtarzam, nie jestem z kraju smutnego i lotów. Jestem z dumnego kraju bohaterów, którzy jako pierwsi przeciwstawili się potężnym totalitaryzmom, zostawieni sami. I to jest to, proszę Państwa. I to jest to. Adrem, no można subskrybować, może pan też subskrybować, bo tam czasami będą jeszcze lecieć niektóre rzeczy. Ej, właśnie. Nie wiem, co pasuje PiS-owi. Ja po prostu wiem jedno. Wiem, proszę państwa, że nie ma alternatywy dla PiS-u. Niestety nie ma. I wszystko jest robione, żeby tej alternatywy nie było. Tu musi powstać partia polityczna, ruch społeczny, który będzie myślał tymi kategoriami. Nie ruch społeczny przerażonych ilotów pracujących za medianę 2350, tylko ruch społeczny dumnych bohaterów, którzy będą chcieli pracować więcej i więcej i więcej i więcej zarabiać, którzy będą chcieli coś tworzyć. A nie 2000, czy się leży, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. W międzyczasie jeszcze sobie pośpiewamy rotę, jak się napijemy. Czy wiecie Państwo, że w Polsce wódka najtaniej się jest upić? Proszę sobie, użyję brzydkiego słowa, proszę sobie kupić mózgojeba za 3,60 w plastikowej butelce i do tego seteczkę wódki zmieszać, to jesteście szczęśliwi cały dzień, a to wszystko kosztuje niecałe 10 zł. I na to już dawno nie było podwyżek. Jest coraz więcej tych sklepów. Natomiast książki, co innego, one są coraz droższe, proszę Państwa. Śniadanie jest droższe. O co w tym wszystkim chodzi? No więc o co wchodzi, proszę Państwa? Czy widzicie, Piotr Wójcik, jak Ciebie dziś słucham, to myślę, że jednak będzie. A kto to zrobi? Kto to poprowadzi, proszę Państwa? Kto? Kiedy każdy, kto to zrobi, natychmiast zostanie obskoczony i mało kto się złamie, mało kto się potrafi złamać przed tym wszystkim. Zaraz zajdą różne ega. A tu chodzi przede wszystkim patriotyzm, to jest także ekonomia, budowanie mocnego kraju dla zadowolonych ludzi, a nie ludzi, którzy tylko patrzą, żeby stąd wyjechać. Tak, proszę Państwa. Właśnie tak to wygląda. No. Więc po prostu, no oczywiście, Pani Krystyna Sowińska, upodlonym narodem najlepiej rządzić i o to w tym wszystkim chodzi. I my się z tym godzimy. My mówimy iloci. A mnie naprawdę Amerykanie mogą sobie nawet uchwalić, że wszyscy Polacy mają mieć amerykańskie imiona. Niech se mają. Proszę Państwa, mój nie jest po mojej stronie ten człowiek, a prawdopodobnie mnie nienawidzi niesamowicie, ale był na Litwie i pracował na Litwie. I on miał odwagę
na tej Litwie, w momencie, kiedy nasz rząd na kolanach o Litwy chodził, jak jemu go córce na maturze dali, kazali pisać to nazwisko po litewsku, to powiedział, on jest Polakiem, odwalić się. Nie przyjął tej matury, zrobił awanturę, wystąpił, no i cały Litwini podkulili ogon pod siebie. Proszę bardzo. To też jest dumny Polak, mimo że go nie lubię. No i on mnie też. No ale co z tego? Więc widzicie Państwo, tak to wygląda. Co my tu jeszcze mamy? Za komuny pół litra z kłosem było za 103 zł. Już tutaj ktoś wyjaśniał, 100 zł, a 3 zł to była butelkę. Proszę Państwa, ta sama butelka, jak ta sama pół litra z kłosem kosztowała w Baltonie 75 bonów, czyli jakieś 80 zł. No, 0,85 bona, czyli jakieś tego. No. Więc to jest po prostu, o tym właśnie mówię cały czas, proszę Państwa. I jestem zaskoczony, po co ta awantura? Czy to prawo obowiązuje u nas? Bo jeśli prawo amerykańskie obowiązuje u nas, no to jest problem. Ale to także działa w drugą stronę, bo jak już powiedziałem, mogę nosić broń. Mogę sobie kupić broń i nosić broń, proszę Państwa. Prawda? Jeśli nie działa u nas, to mogą sobie uchwalać, co chcą. Co chcą. I po co o tym w ogóle dyskutować? Niech sobie ustawię. Jeżeli Państwo uważacie, jeżeli Państwo w tej chwili uważacie, że tak jest, że tak będzie, że trzeba tutaj krzyczeć, że to, że tamto, tak jak cała ktoś mi napisał, że obaliłem wszystkie autorytety prawicy. Oczywiście, że tak, bo co to za prawica, jak ona wrzeszczy, że tym się naciśnie, zakłada od razu, że to jest ustawa poddańcza, że nas to poddaństwo. A ja tego nie mówię, ja mówię, to jest ustawa amerykańska na ich rynek. Mnie to wisi, jakie oni mają ustawy serdecznie. Pewnie mnie tam nie wpuszczą, bo ktoś mnie tam zaprasza, ale pewnie mi tam nie wpuszczą po prostu. Więc proszę Państwa, więc o co chodzi? Co to za autorytety, które krzyczą? Tak samo jak co to za autorytety proszące obcego prezydenta o to, żeby nasze wewnętrzne kraje załatwiły? Ja chcę powiedzieć, że już tak było w 1772 roku. Też proszono obce siły o załatwienie nam sprawy w Polsce, prawda? W 1967-1968 Czechosłowacja też podobno poprosiła o układ warszawski, o interwencję. Prawda? Prawda, proszę Państwa? Rosjanie też podobno 17 września weszli po to, żeby zostali poproszeni przez te mniejszości, przez część ludności polskiej, którą rząd został opuścił. Prawda? Zostali. Tak podobno to jest taką. I my tym kategoriami myślimy, to jest dekomunizacja mentalna, proszę Państwa. Żadna dezubekizacja. A co wy macie? Myślicie, że wiecie co? Jest coś takiego. Jest taki utwór Pink Floyda, który wszyscy znają, Wish You Were Here. I tam jest, did they get you to trade your hero for ghost? Czyli, czy zmusili ciebie, byś zmienił swych bohaterów na cienie w moim beznadziejnym tłumaczeniu? Czy byś sprzedał swych bohaterów na cienie? Więc jak? Mamy jedne pomniki wywalane, podadzą nam drugie pomniki, jesteśmy zadowoleni, kochamy. Popatrz tu blizna, prawda, tu tego sztandar, kule, wszystko wali, zadowoleni jesteśmy. A potem, kurde, nie jesteśmy krajem suwerennym, bo nie chcemy być suwerenni. Tak, proszę Państwa, nie chcemy, bo głosujemy cały czas na smutnych ilotów. Tak, proszę Państwa. Będę leciał słowackim. To jest chyba z groba Agamemnona, o ile pamiętam. Niech fantastycznie lutnia nastrojona wtóruje myśli posępnej i ciemnej, bo on to wstąpił w grupę Agamemnona i siedzę cicho w kopule podziemnej. Chyba tak się zaczyna. No, Boj to sparodiowa w ten sposób. Niech fantastycznie lutnia nastrojona wtóruje myśli posępnej, okrutnej, bo nie, że jakiejś głupiej, bo wstąpił w grupę Agamemnona, bo Rydel wstąpił w grupę Agamemnona i pysk swój rozpuścił okrutnie. Ale to Boj to sparodiował kiedyś, proszę Państwa. Tak to jest. Brak wiedzy, brak literatur, brak wszystkiego, więc to jest, proszę Państwa, to, o czym ja mówię. Nikt tego nie chce. Co my chcemy? Czym my się podniecamy? Jakimiś gestami? No dobra, walnęli wam po ubekach, jest sprawiedliwość. A to, że zomowcy, którzy pałowali i zabijali, to nie, to już nie jest sprawiedliwość. To o tym już nikt nie mówi. Nie mówię dlatego, że mnie zabrali, bo ja mam gdzieś. Bo ja od tej władzy, bo ja pracowałem dla Polski, kraju bohaterów, a nie dla smutnego kraju ilotów, rządzonych przez smutnych ilotów. Ilotów, proszę mnie tutaj potem nie mówić, że co powiedziałem innego. Więc to jest to, proszę Państwa. I tyle na ten temat powiem, bo nie chcę nic więcej. Natomiast tutaj, co Pan sądzi o lekarzach bez jakich potworzy, jakie mięsem wskazują na śmierć mojego chłopczyka Alfiego?
rodzina tego poprosiła o pomoc i dobrze, że poprosiła, może go wywiozą stamtąd, tylko jest prosta sprawa, że to w ogóle dla mnie jest idiotyczny jakiś wyrok. Ja tego nie rozumiem zupełnie. Jak można skazać kogoś niewinnego na śmierć bez sensu zupełnie? To wszystko jest kwestia pieniędzy, ale to jest Anglia. Jeśli tacy są, to niech upadną. Niech po prostu upadną. To oni są smutnymi ilotami całej tej emigracji. Oni, pani Merkel, całej tej korporacji. Oni są po prostu. Natomiast jeszcze raz powtarzam. Z tym Izraelem bywa różnie i z tym wszystkim. Powiedziałam, te środowiska w wielu wypadkach są to środowiska z akcji MOS, które sobie, i część z tych ludzi za 10 tysięcy dolarów kupiła sobie papiery, że są Żydami po prostu. Na tej zasadzie to się dzieje. A ilu tam KGB im powsadzało, czy SWE, to już KGB wtedy to lepiej nie mówić. I tak było, i tak się, i o tym żeśmy rozmawiali również w 99 roku z Shin Betem i z Mossadem. Oni też byli w pewnym momencie przerażeni. Panie Piotrze, pan się marnuje. Jaki pan ma na swoją najbliższą przyszłość? Jakieś plany, czy żyć z dnia na dzień, jak stanę polski emeryt? Bartosz, nieważne. Ja powiedziałem o swoich planach. Ja mam jeszcze 3-4 miesiące, a potem wybieram wyjście ostateczne, bo mnie zniszczą w ogóle. W uzasadnieniu opinii lekarzy było, że leczenie chłopca będzie nieludzkie. Nie leczenie będzie nieludzkie, będzie po prostu nieopłacalne. To znaczy, nawet jeśli będzie nieludzkie, kto wie, co to oznacza? Czy ktoś może decydować? Ja nie wiem. Wiecie państwo, ja nie chodzę do żadnego kościoła i nie należę do żadnego kościoła. Jakbym chodził, to pewnie bym był jakimś chrześcijaninem, ale to tak samo było w starożytnej Grecji, w religiach politeistycznych, gdzie ten Fej, gdzie te trzy Mojry, te Lachezis, Kiotos, Antropos, one przecinały tą nitkę, żaden człowiek się nie ważył. I to tak jak jest w Mistrzu Małgorzacie, kiedy Piłat mówi do Jeszui, ja mogę przeciąć ten włos, twoje życie wisi na włosku i mogę przeciąć ten włos, jeszcze odpowiada, jak my przeciąć może tylko ten, kto je na nim zawiesił. I to jest moja odpowiedź na to wszystko. Ja nie chcę nic mówić. Jeżeli oni chcą upaść, niech upadają. To jest naród smutnych ilotów. Po prostu. Proszę państwa. Właśnie. Nasz pan Piotr chce popełnić samobójstwo. Tam dobrze, zobaczcie. Monika Brezdeń. Hola, hola, ostateczne rozwiązanie już raz było. Proszę, jak nie mówi. Dobrze, dobra, spokojnie. No już raz było. Sam pójdę z łopatą do wykopię. Dajcie już spokój, Piotruś, daj spokój z tą wiebami. To jest nie problem. To w sumie jest żaden nie problem. To jest, ja mówię wprost, po prostu, mówię wprost, że póki tutaj nie powstanie partia bohaterów, Polaków bohaterów dnia codziennego, rzeczywistych, takich jak my, jeżdżących autobusami, mających, potrafiących, którzy chcą myśleć, chcą pracować, a im więcej pracują, tym więcej z tego mają, bo państwo się do tego nie wtrąca, pilnuje tylko, żeby było im bezpiecznie, to zarabiać pieniądze, to wtedy będzie solidarność międzypokoleniowa i społeczna. A dzisiaj co, czytam kolejny pomysł na emerytury, których nie będzie? Proszę państwa, to jest chore. To jest chore. To jest, jeszcze raz mówię, Gomułka wiecznie żywa, a czasami jak słucham niektórych polityków z partii rządzącej, to mam na, to przypomina mi się to, co moi rodzice opowiadali o ZMP, ale to już inna sprawa. Wszystko, co pan mówi, wskazuje na takie właśnie zdarzenie. Jakie zdarzenie? Jakie zdarzenie, panie Bastek? Że naród i lotu co pokolenie 200 lat tam wycinają inteligencję. No dobrze, ale my chcemy być. Dlaczego my chcemy być, skoro ja nie jestem? Ja się tak nie uważam. To właśnie kwestia mojej właśnie, nowej właśnie partii, czy takich rzeczy, po prostu, no. O właśnie, czy da się to zrobić bez rzezi, tylko czy to się da zrobić bez, co to znaczy, to już wie pan, wiecie panowie, wiecie państwo, styop, pan, pani, nie wiem, powiem państwu, wiecie państwo, to, że bez rzezi, powiem państwu jedną rzecz. Ściema okrągły, jałty dwa okrągłego stołu. Uniknięto rzezi, uniknięto tego wszystkiego. To chore jest, proszę państwa. To jest chore. To nie jest tak. Może czasami tu Damian Żurawski się absolutnie z panem zgadzam. To jest to i to bez względu, czy to jest prawica, czy lewica, to jest to. To jest ten spadek, bo to w czasie nielegałów to ewidentnie napisałem. Po prostu. No. O Piłacie pan nie mówi, bo nas wszystkich zamknął do psychiatryka. Zamknął, Monika Brady, no może. No właśnie. Alternatywa dla Polski. Nie wiem, jak to nazwać. Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu ja aż nie wiem, czy są tacy ludzie, którzy by tą partię założyli. Bo trzeba by taką partię po prostu założyć. Partię, stowarzyszenie, partię, której celem będzie właśnie to, co ja mówię, ale rzeczywistym celem.
a nie tylko i wyłącznie gadaniem bzdur, zasłanianiem się niepełnosprawnymi, zasłanianiem się wszystkim, gadaniem psychopatycznymi przemówieniami, czy też przemówieniami pełnymi, jak to w tej chwili, filozofii i w ogóle tego. Bez sensu to jest wszystko. Bez sensu to jest wszystko. Kwota wolna od podatku, różne rzeczy i tak dalej po prostu. No. To ja to mówię, konkretna, bardzo konkretne rzeczy. Może ludzie w końcu, proszę Państwa, jeśli boicie się, że kraj straci suwerenność, to brońcie tej suwerenności, brońcie. Łączcie z tym, że patrzcie dokładnie, co wybieracie. To jest proste. Właśnie. Chcą stworzyć drugi Fidesz, zdobyć wybór na tej zasadzie. No może rzeczywiście, nie wiem. Jak wytworzyć głębokie państwo, które będzie za podwójnym lustrem i nie będzie wchodzić zwykłych ludzi? Wszystko jest, proszę Państwa, możliwe. Wszystko jest możliwe. Natomiast Dana Jana ma rację. Ja mam wrażenie, że rządzący umierają ze strachu, że stracą pozycję, status, nie wie i nie wiem co jeszcze. Tak, bo te partie są tak zrobione, żeby się nachapać, żeby rządzić jak najdłużej, jak najszybciej. Reszta się nie liczy. Reszta się absolutnie nie liczy. Powiedziałem jeszcze raz, w PiS-ie jest bardzo dużo mądrych rzeczy i mądrych pokładów, ale niestety PiS staje się powoli partią, która zamknęła się we własnej twierdzy i przypomina mi już naprawdę partię Gomułki i partię konstruktywnej krytyki. To znaczy, PiS, jesteś wspaniały, cieszę się. I może, wiecie, musiałbym trochę skrytykować, bo jesteś tak wspaniały, że jeszcze wspanialej może by coś można było zrobić. Na tej zasadzie oni tolerują tylko i wyłącznie, zaczynają tolerować tych, którzy ich chwalą. Patrzcie na tą telewizję, na te euforyczne wrzaski. To przecież mnie szlak trafia, już to kiedyś słyszałem. Że ten, kto się nie boi śmierci, nie boi śmierci, jest psychopata, a pan miesiącem mówi, Damian Kwieciński. Między baniem się, panie Damianie, a pragmatycznym podejściem jest zupełnie inna rzecz. No nieważne, to nie o tym jest to. Teraz mamy system etatystyczny, oczywiście, wszystkich określić, wszystkich tutaj, no, to jest chore po prostu, to jest chore. I Krystyna Zymińska zgadza się, te same twarze w polityce. Poza tym w tej chwili jest sytuacja taka, proszę Państwa, że ja sam się zastanawiam, kto i kiedy, kogo tutaj wybrać. W tej chwili nie ma, niestety nie ma kogo, póki rzeczywiście taka partia nie powstanie z ludzi, którzy dotąd nie byli nigdy w polityce normalni, zwykli. I już, po prostu. Nie, no oczywiście, że nie ujawnili raportu do sprawy adeksu do raportu i nie ujawnią, no. Właśnie. Proszę Państwa, bo to jest pierwsza transmisja tutaj. Mnie się troszeczkę... Panie Bogoniku, po co karmić krytyków tymi emocjami? Znowu napiszę, że jest Pan w depresji. Niech Pan się powiedzieć do 15, no daje swoje, a troszkę spokojnie. 15. Nie, będę. Dlatego, że, proszę Państwa, mnie wolno. Mnie, Panie 15, wolno. Niech sobie piszą, że jestem w depresji i mam to gdzieś. Niech sobie śmieją się na Twitterze. Ja mam ich wszystkich gdzieś. Po prostu. Jeszcze mi się nie chce nikogo tam, tutaj to bez sensu. Ja mam to wszystko gdzieś, niech sobie piszą emocje, tak. Wolicie z kamienną twarzą Terminatora, z kamienną twarzą gadającą o patriotyzmie? Gadającego o patriotyzmie? Proszę bardzo, to sobie takich wybierajcie. Ja jestem autentyczny po prostu, ale ja nigdzie nie startuję, nie mam żadnej partii, ja jestem sam, także tak to wygląda po prostu. Nie mówię, kto się sprzedał, panie Marcinie Kuskiewicz. Nie, ja nie mówię, kto się sprzedał. Może to nie chodzi o to. No, tu chodzi o zupełnie co innego. No właśnie, wariato można więcej. A tak mało ludzi było dziś pod ambasadą amerykańską, pikietarza z Winickim UNR. Ale po co? Pani Monik Słonik, po co pikietować? No Boże kochany, powiedzmy, że Amerykanie uchwalą, że każdy obywatel amerykański ma nosić 2 dowody osobiste. Też będziemy protestować? To jest amerykańska ustawa. Po co? Im o to chodzi. Im chodzi o to, bo te zdjęcia pójdą, proszę bardzo, jacy Polacy są antysemici. No a jeszcze pewnie było Amerykanie precz z naszej ziemi, trzeba się pogodzić z Rosjanami, prawda? Więc to jest chore, prawda? Właśnie. A już... Posłowie to już... Nie, proszę Państwa. Nie mówcie mi o tym, to nie jest to. To wszystko, co weszło, łącznie z tymi całymi narodowcami i tak dalej, to jest nadal pokłosie okrągłego stołu. Nadal. Oni wszyscy się bili o wejście do Sejmu, immunitety, parytety, wiedząc, że nic tam nie osiągną. To jest pokłosie okrągłego stołu, proszę Państwa. I już. No. Myli się Pan. W czym się mylę? Światowi Sława, to w czym się mylę?
Jeszcze wczoraj się zastanawiam, czy podczas swojej obecnej 15. migracji w UK wracam do Polski. Dzisiaj już wiem, migruję do Australii. Projekt do Polaków. Całkiem możliwe, niech będzie. Witam też na nowym kanale. Benny Douglas. Światowi sława, o czym? W czym się mylę? No. Więc to jest po prostu, po co to robić? Ja nie rozumiem, co mam protestować. Ja mogę równie dobrze zaprotestować przeciwko Konstytucji Stanów Zjednoczonych, bo mi się nie podoba. No. Albo mi się podoba, więc już. No. Joanna Grylicka, mówiłem już wcześniej na temat, co o tym sądzę. Jacek Bartosiak powiedział, że powinien zmienić system na hierarchiczny, gdzie o awansie na miejsce będzie decydować, kto ma lepszy garnitur, tylko kompetencje. No oczywiście, że tak, a to każdy mówi. Każdy nam mówi, CSVD nie było, jak to nie było dezupekizacji? Zabrali mi emeryturę w ramach dezupekizacji, o co chodzi? Panie Peter Rytał, co z tym grafenem? Nic, sprzedaliśmy to oczywiście, bo to jest właśnie, bo nasz rząd jest z narodu smutnego ilotów i jak ilota coś wymyśli, to natychmiast panom odda, prawda? Ja nie jestem, a oni są i już. Teraz mam jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, bo tutaj pan Peter Rytał, dlaczego Polacy nie zadają, dlaczego nie ma, a dlaczego nie ma w ogóle informacji zagranicznych, prawda? Właśnie. W polityce brakuje rządzy. No oczywiście, że tak. Po to idą do polityki, żeby mieć tą kasę. No, wiadomo. Tutaj, bo pan Rytał mnie jeszcze, ja chciałem tylko powiedzieć, że ja przepraszam, że nie odpowiedziałem panu na maile, ale oczywiście może pan wszystko publikować, co pan chce i gdzie pan chce. Nie ma problemu. Niebieski laser. No nie tylko niebieski. Inne rzeczy. Nikt mi nie pomoże w UK, bo ja jestem Polakiem. I po co mam tam? Właśnie. Właśnie. Dobrze. Proszę Państwa, na sam koniec tego dzisiejszego pierwszego. Czy oprócz policji wojskowego policja? Nie może mieć kontrwywiadu. Nie ma. No. Nie ma. Proszę Państwa, na początku mówiłem, dawałem tą kawałek pewnej piosenki, bo tytułem pewność. Proszę Państwa, będziecie zdziwieni. Jeżeli ktoś mnie pytał, co, z czego słuchać na wieczór, to powiem wprost. Dzisiaj zacząłem sobie słuchać czwórki Wishbone Ash. Tam jest druga piosenka Ballad of the Beacon. I tak mi to nagle przyszło, bo wiecie Państwo, co, bo to dlaczego mi się przypomniało? Bo kiedyś w starych latach, jeszcze chyba byłem w liceum, w siątych, kiedy płyty można było na tym, nie na wolumenie, tylko na Mariensztacie, tak korespondowałem przez karcerstwo z takim z Anglikiem. I tam płyty o muzyce. No ja mu wysłałem dwie płyty, o których mówię, i on mi przysłał entuzjastyczny list, zachwycony, wspaniała, genialna muzyka, coś pięknego, tekstów nie rozumiem, ale chyba również genialne, bo to słychać w tym języku. I przysłał mi właśnie piątkę Zeppelinów i czwórkę Wishbone Asha. Przepiękną czwórkę Wishbone Asha z Ballad of the Beacon, która jest wspaniała, no i oczywiście z Everybody Needs a Friend, która jest genialnym w ogóle wręcz utworem. Ja już nie mówię, że te moje dwie płyty kosztowały 65 zł każda w muzie, a tamte były, to już chodziły po nawet po 1000 zł po prostu. I panie Damian Kwieciński, nie odpowiadam na te pytania, nie interesuje mnie. I proszę Państwa, i powiem jedno. I to są dwie płyty, chyba jedne z najlepszych płyt, jakie kiedykolwiek w Polsce wydano. To są płyty Marka Grechuty, to jest słynny Korowód i jeszcze lepsza moim zdaniem Droga za Widnokres. To jest fragment niepewności z Drogi za Widnokres, ona się takiego utworu, ale zaczyna się od tego, jeszcze pożyjemy poeci prawdy. Droga za Widnokres jest o wiele lepsza, z niesamowitą gitarą Śmietany. Jest naprawdę jedną z najlepszych płyt i płyt na świecie. Gdyby to nie był PRL i Polska Ludowa, to sądzę, że Grechuta byłby o wiele sławniejszy na całym świecie od wielu tych tak zwanych muzyków, nawet wtedy. A naprawdę radziłbym Państwu posłuchać i zacząć od Drogi za Widnokres. Ja tak aktualnej płyty w tej chwili tekstowo, a i muzycznie tak nowoczesnej już dawno nie słyszałem. A sobie właśnie dzisiaj też przypomniałem te dwa płyty. Lerosi, kiedy następny odcinek klubu? Odcinek 13 się pisze. Mam nadzieję, że go dam radę napisać. Właśnie. Dobrze, zobaczę. Wiem, o co chodzi. No. Mówi Pan o The Witch, Zbigniew. The Witch, co The Witch? Nie, Wishbone Ash. Zbigniew, mówię o Wishbone Ash. To jest czwarta płyta. Nie Argus, tylko czwarta płyta. To jest, tam jest właśnie, na pierwszej był Errors of My Way,
Argus jest genialny w ogóle, no i czwarta płyta, która ma swoje własne rzeczy. Właśnie. W ten sposób. Kiedy będzie odcinek na temat rekrutacji kandydatów do służb specjalnych, PL, co by tam zmienił? Dobrze, Bartas, nieważne, zrobię, chociaż potem nie wsadzą. Łyżbo nasz, tak. Andy Powell w swoim tym. Panie Piotrze, proszę słuchać się w drugą część koncertu w Mall Chopina. Ja wiem, ja to znam na pamięć i wiem, o co chodzi. No. Wishbone 4, 73. No właśnie, ja wysłałem wtedy korowód, za to dostałem i potem piątkę Zeppelinów jednocześnie. Ciekawe. Kość życzeń z mitologii. Tak, bo to Wishbone Ash to jest popiół z kości życzeń. Wishbone to jest kość życzeń. Trzeba było spalić kość życzeń, żeby spełniło się życzenie. Jak ktoś to wie. To jest jedna z najciekawszych moim zdaniem płyt. Chociaż Argus jest o niebo lepszy. Notabene. A proponuję Państwu rzeczywiście, naprawdę tak. Tak, to jest nie. Posłuchać Drogi za Widnokres. Bo wszyscy słuchają Korowodu, który jest świetny, ale jak jest Pana ulubiony, jeśli chodzi o muzykę poważną? Trudno mi powiedzieć. Bach, Beethoven, Handel, długo, długo nic, Skriabin, trochę Mozart, trochę Vivaldi. Tak już jestem, no. No właśnie, ja o tym właśnie przed chwilą mówiłem. Patrzcie, przed chwilą o tym mówiłem. Bartosz nieważny, mało co znam, ale lubię, bo czasami słucham sobie też tego, mało co znam, ale to ja nie jestem fanem, już jestem na to, wie pan, ja bardziej lubię takie, no takie kurde, ach, jak przywalą, to aż słychać, że przywalą, no niestety, tak już, tak to lubię, takiego bachowe w ogóle. Błękitna Rapsodia, no to Gershwin, tak. Nie. Dobrze, proszę Państwa. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Dobranoc. Subskrybujcie mój kanał, ten nowy. Tam też jeszcze będą, ja tą transmisję potem ściągnę i przerzucę na tamten kanał, żebyście Państwo mogli obejrzeć. Żebyście Państwo mogli obejrzeć, ci, którzy się tutaj nie dostali. Pamiętajcie, że to jest po prostu nowy, mój nowy kanał i tu będzie działać KHT. Także dobranoc Państwu. I do jutra, o ile jutro nadejdzie. I pamiętajcie, nie jesteśmy ilotami. Nie jesteśmy z narodu, z kraju smutnych ilotów. Jesteśmy z kraju dumnych Polaków, dumnych bohaterów. Tak trzeba myśleć. A to, że smutni iloci nami rządzą, pal 6. Oni też przeminą, a my będziemy trwali. Prawda? Jeszcze pożyjemy, poeci prawdy. No, na razie. Cześć. Dobranoc i do jutra, o ile jutro nadejdzie.